pożar na terenie elektrociepłowni zielonogórskiej. Pali się zbiornik z olejem opałowym, którym zgromadzono 1500 metrów sześciennych paliwa. Zagrożony jest drugi zbiornik. Przyczyną pożaru było uderzenie pioruna w zbiornik, w część górną. Polegała na tym, aby skomasować określoną liczbę sił i środków, postawić trzy maszty do podawania piany i w pewnym momencie przez wszystkie trzy maszty podać pianę do likwidacji ewentualnego pożaru. W tych działaniach brało udział ponad 20 jednostek Państwowej Straży Pożarnej Zielone Góry i Sulechowa i w tych działaniach brało 30 strażaków udział. W związku z powyższym teren powiatu został zabezpieczony przez jedną tutaj wydzieloną jednostkę, jak również przez dwie jednostki ochotniczych straży pożarnych, które były w gotowości postawione, aby w przypadku zdarzeń na terenie miasta czy powiatu można było je te jednostki również zadysponować.